Inżynieria grupy. Nie daj się zrobić w balona. No to o co chodzi? Nie daj się zrobić balona, inżynieria grupy. To, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, jest tematem zarówno dotyczącym życia osobistego, jak i życia zawodowego. Bardzo często dotyczy życia zawodowego, bo dotyczy podejmowania decyzji i w ogóle zachowań ludzi w grupie. Będę mówił tylko o pewnych aspektach, dotknę tematu, zasygnalizuję. Jednocześnie myślę, że to może być pewna wskazówka, czy mogą być pewne wskazówki, które mają nam pomóc w codzienności. Pierwsza kwestia. Większość z nas, praktycznie wszyscy, słyszeli o takim pojęciu jak burza mózgów. I mamy takie przekonanie, że burza mózgów to jest coś dobrego, że zróbmy burzę mózgów, to zbierzemy różne pomysły, z tego coś wyniknie, no i będzie nam łatwiej podjąć decyzję, zobaczymy spektrum tematów, wykorzystamy doświadczenia itd., itd. Co się okazuje? Okazuje się, i to już badania wykazały w wielu wymiarach, to, że burza mózgów wcale nie jest taka efektywna. Ba! Bardzo często burza mózgów może powodować negatywny efekt w porównaniu do tego, co chcemy osiągnąć, a na pewno nie na tyle pozytywny, mówię tutaj o statystyce, na ile się spodziewamy. Dlaczego? Z czego to wynika? Otóż w czasie, kiedy jesteśmy w grupie, w zespole, dzieją się pewne rzeczy. Jesteśmy zwierzętami społecznymi. Co powoduje, że kiedy ja sobie jestem sam, na wprost, na we wprost tak zwanego lustra, to ja jestem jeden człowiek, sam z sobą, ale kiedy okazuje się, że jestem z drugim człowiekiem, a nie daj Boże jeszcze jestem z trzecim człowiekiem, ale ci ludzie na siebie oddziaływują, zachowuję się inaczej. Ale jak będę z jednym tylko, którego lubię, albo z drugim tylko, którego nie lubię, moje zachowania będą różne, będą inne. I jeżeli ktoś opowiada kawał, a ja go nie lubię, będę inaczej reagował niż na ten sam kawał, który ktoś opowiada, a kogo lubię. Tu powiem, ha, 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 ale śmieszne, a tam będę pękał ze śmiechu, a jeżeli nawet nie jest śmieszne, to tak zrobię, żeby tej osobie nie było przykro. A więc jesteśmy zwierzętami społecznymi. W związku z tym, pojawiają się pewne kwestie właśnie, jeżeli chodzi o nasze zachowania w grupie versus temat decyzyjność, podejmowanie decyzji, a na czym się dzisiaj skupiam. Jeżeli jesteśmy w grupie, bardzo często nie wypowiadamy się tak, jakbyśmy się wypowiedzieli, gdybyśmy byli sami albo na przykład sam na sam z jedną z tych osób, ponieważ w nas pojawia się coś takiego jak lęk przed oceną. Wiele osób się nie wypowie, nie ma w sobie takiej odwagi, nie ma pewności, nie ma też charakteru do tego, żeby się otwierać. I ten jeden element powoduje, że my wcale nie uzyskujemy z grupy tego, czego byśmy się spodziewali, że to będzie cały zestaw tego, co w tej grupie istnieje. Bo żeby to uruchomić, ludzie muszą się uruchomić. Druga sprawa. Pojawia się tak zwane próżniactwo społeczne. Jest to pojęcie w psychologii, które oznacza to, że ludzie nie angażują się w coś, bo się inni angażują, to ja nie muszę. Ale gdyby byli sami na wprost tego tematu, zachowywaliby się inaczej. I trzecia sprawa. To jest oczywiście nie jedyne, ja wymieniam pewne trzy, to jest tak zwana blokada produktywności. Co to oznacza? Jeżeli dookoła jest szum, jeżeli dookoła dzieją się pewne rzeczy, ludzie rozmawiają, gdzieś jest presja, ktoś się kłóci, ja tracę możliwość koncentracji i tak naprawdę nie wykorzystuję swojego potencjału, jestem rozbity, wybity, zdenerwowany, zirytowany, przygłuszony, cokolwiek. I te trzy elementy powodują, że wcale nie ma czegoś takiego jak super efekt burzy mózgów. Co się okazuje, jeżeli chodzi o badania? Okazuje się, że w pojedynkę podejmowanie decyzji, analiza pewnych tematów i teraz uwaga, zwłaszcza tematów kompleksowych, czyli czym większy temat, czym bardziej kompleksowy, tym skuteczność jednostki jest większa. I teraz uwaga, dlaczego tak się dzieje? No logika. Jeżeli jest duża kompleksowość, jest wiele wątków, wiele spojrzeń, wiele winkli, jak się to mówi popularnie, przynajmniej w terenach, w których się wychowywałem jako dziecko. I zależy z jakiego winkla patrzysz, to tak dany temat widzisz. I teraz każda osoba patrzy z innego winkla. W związku z tym ktoś mówi, mamy problem, ktoś mówi, my mamy taki problem, bo to jest zielone, a ktoś mówi, nie, mamy problem, bo to jest gorące, a ktoś powie, nie, bo to jest wysokie, a nie niskie. Każdy być może ma rację, każdy inaczej patrzy. I z tego wbrew pozorom nie wynika jakiś spójny wniosek, a trzeba spojrzeć razem. W związku z tym
pojawia się hasło nominalnej burzy mózgów. To jest sposób na okiełznanie grupy poprzez to na przykład, że ja ustalam, że najpierw przyglądamy się tematowi, wymieniamy się różnymi informacjami, robimy też uporządkowany sposób, na przykład nie krytykujemy innej osoby, jeżeli ona się wypowie. Mamy możliwość nadawania pomysłów, które są zwariowane i tego nie analizujemy od razu i dopuszczamy, że on jest tak samo fajny w tym procesie jak inny. Następnie, na przykład, są różne odmiany nominalnej burzy mózgów. Pozwalamy na to, żeby te tematy spisać, każdy żeby wziął do domu i spotykamy się następnego dnia, ale każdy ma za zadanie krytycznie podejść do każdego z tych tematów w pojedynkę. Kiedy się spotykamy, wyrażamy opinię, później głosujemy, później po głosowaniu wybieramy trzy najważniejsze rzeczy według grupy, ale mamy możliwość taką, że ktoś, kto w tej grupie jest, będzie mógł skontestować wyniki i obronić tego. Robimy drugie głosowanie i tak dalej, i tak dalej. A więc nominalna grupa powoduje, że idziemy pewną ścieżką, która eliminuje takie jednostajne, jednopoziomowe, jednoobszarowe zajmowanie się danym tematem. I w związku z tym proponuję Wam, że jeżeli bierzecie udział w takich obszarach, w których trzeba podjąć decyzję grupową, albo na przykład podejmujecie decyzję w grupie, nie wiem, w gronie rodziny i tak dalej, zróbmy sobie przerwę, oderwijmy się od tego, zadajmy sobie pytanie też w odległości od innych, rozmawiajmy też z innymi osobami pojedynczo, ustalmy to na zasadzie zasady, że tak robimy, że to dopuszczamy, po to, żeby podnieść prawdopodobieństwo, aby coś wygenerować. To wcale nie oznacza, że wygenerujemy, ale szansa przynajmniej się pojawia. Uwaga! Pojawia się także coś takiego jak polaryzacja grupy. Na czym to polega? Nam się wydaje, że jeżeli my jesteśmy w grupie, to grupa będzie miała bardziej wyważoną decyzję. Okazuje się, że nie. Badania pokazują, że nie. Jeżeli ktoś zdominuje grupę, pojawia się tak zwany groupthink. Większość osób myśli tak i tak, to tamta osoba, która normalnie by inaczej myślała, mówi nie, no to oni prawdopodobnie mają rację, bo ich jest tak wielu, albo nie będę się odzywać i tu się pojawia właśnie lęk przed oceną, bo może ktoś mnie skrytykować. I w związku z tym właśnie w grupie ta dynamika może blokować, a nie rozwijać. Może także pojawić się tak zwany log rolling. Co to jest? Może być osoba, która bardzo świadomie ugrywa sobie pewne tematy, bo jej na czymś zależy i wytwarza poprzez manipulowanie atmosferę taką, że kupuje sobie część grupy po to, żeby tamta grupa przycisnęła pozostałe osoby. Może nie odpowiadam teraz na pytanie, jak zrobić, żeby tego uniknąć. Przede wszystkim trzeba być tego świadomym i od tego zaczynamy. Druga sprawa, wprowadzajmy pewne przerywajki, rozbijmy jeden jednostajny, jednorodny proces na pewne podprocesy, przynajmniej będziemy mieć szansę od czasu do czasu w różnych aspektach czasowych, obszarowych spojrzeć inaczej. A póki co życzę Wam, żebyście podzielili się tą wiedzą z innymi, ponieważ świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci, nawet jeżeli skończy swój żywot, czyli zgaśnie. W związku z tym zapraszam serdecznie do tego, aby dzielić się wiedzą, ale także, aby skorzystać z dodatkowej wiedzy. Na ekranie widzicie adres, na który jak spojrzycie i wykorzystacie go, możecie zdobyć bezpłatne, dodatkowe materiały, które rozwiną tematykę, która okala ten temat. Uwaga, po tej stronie mamy możliwość subskrybowania, a po tej stronie są kolejne filmy, które być może pomogą Ci, a może raczej na pewno wzmocnią sposób myślenia, działania. Życzę Wam najlepszego. Krzysztof Starnecki, Quest Change Managers.